Meteorologists have issued a severe tornado warning for the area. Residents should seek shelter immediately if any is available. A tornado has touched down in the area. Seek shelter immediately. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Kraina Tornad. I od razu mówię, czemu jest tak mało filmów ostatnio, to dlatego, w sensie takich warszawskich, dlatego, że mnie cały czas jeszcze po szczepionce boli głowa, ręka, problemy z oddychaniem i takie tam. No, słowem, ciekawie to wygląda, ale oczywiście polecam szczepionki, tak żyje się lepiej. Natomiast to jest ważne i ważniejsze, to nasze miasto i jak możecie zauważyć, obok naszego lotniska się trochę tutaj zmieniło. W ogóle bardzo mi się podoba, jak nasze lotnisko się tutaj ostatecznie wpłynęło, bo zobaczcie, ono wygląda jak część miasta, a nie tak jak zazwyczaj jak budujemy, to jest taki osobny element. Nawet nasz węzeł kolejowy już teraz wygląda trochę bardziej jak taka część miasta, nie taka osobna część odczepiona w ogóle od czapy. Dzięki temu właśnie, że tutaj zbudowałem tą dzielnicę bardzo blisko tego lotniska i taki miałem zamiar i dzięki temu to o wiele według mnie lepiej też wygląda. No ale dobrze, co chciałem pokazać wam, to ta nowa dzielnica, tak zwany ROT. Ja to zrobiłem jako ogródki działkowe po części, bo tu są głównie małe domki. Domki. No, więc tak to wygląda. Były tu tramwaje tutaj, przy okazji tutaj zaraz wam pokażę tą autostradę. I te tramwaje, jedna linia jedzie tu, do tej pętli małej, skromnej, druga zaś jedzie aż tędy, przejeżdża tutaj tym tunelem i dojeżdża do naszej linii metra, co akurat się dosyć tutaj mieszkańcom spodobało. Przy okazji, jak możecie zauważyć, pobudowałem tutaj, pomijając to, że ten, no, przez te wszystkie słupki od tramwajów on przejeżdża, to dodałem właśnie nasze barierki, a właściwie płot dookoła prawie całego lotniska, więc to trochę bardziej realistycznie wygląda, także tak. I z tych tramwajów ludzie korzystają. Strasznie mi się coś tnie. Nie wiem, o co chodzi. Przy okazji, tutaj ten zjazd jest całkiem nieźle wykorzystywany i nawet ten zjazd jest wykorzystywany, czego nie sądziłem, że będziemy mogli uświadczyć w ogóle. No, ale nie o to mi chodzi. Dalej, jednoszynowa kolej jest przeciągnięta, jest jeszcze niżej niż była wcześniej. Taka ciekawostka. Nie jedzie dalej, no, 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 to, no cóż. I sobie przejeżdża tutaj bokiem nad naszym drogą, ale jedną częścią drogi i przejeżdża i się łączy z tą stacją, którą trochę przesunęliśmy, żeby lepiej tu funkcjonowała. W teorii stąd też jest wejście, ale jak widać jeszcze nikt z tego nie korzysta, bo wybudowałem to jakieś parę minut temu, także jeszcze rozumiem, że może nikt z tego nie korzysta. Jak widzicie, tutaj są takie nowe tunele, które wjeżdżają, zaczynając od tego, ale o tym za chwilę, bo jeszcze jedna rzecz. Linie tramwajowe obok lotniska, nie wiem, pamiętacie? Jakiś czas temu tutaj jedna linia kończyła tramwajowa swoją trasę. Zmieniłem teraz, że to jest pętla tymczasowa i, znaczy nie tymczasowa, awaryjna. Jak jakiś tramwaj zjeżdża do zajezdni, to może z niej skorzystać. A normalnie to tutaj nic nie jedzie, tutaj zakręca tędy, przejeżdża tutaj przy okazji do tych wszystkich rejonów, co się im tutaj na pewno spodobało, obok stacji kolejowej, to już w ogóle im się spodobało. I dojeżdżę do naszej pętli tutaj tymczasowej, bo tutaj to będzie jeszcze do przebudowy, tak? Także taxi w taxi to jeszcze nie jest idealnie rozlokowane, jak jest teraz tutaj to wygląda na załącznym obrazku. No i tak, linie metra. Ostatnia stacja się kończyła tutaj, dla tej linii i ja to musiałem zmienić. Jak widzicie, tutaj tunel się dalej ciągnie do tej stacji i ludzie korzystają z niej, ale mało tego, jest kolejna stacja metra tutaj. I ona jest bezpośrednio, znaczy jest dosyć popularna, do naszej stacji metra tutaj pod ziemią. I tutaj jest dosyć dużo linii metra już teraz. Podawałem, jak widzicie tutaj, no tak, na tej stacji są dwie linie, na tej są trzy linie metra w teorii. Miejmy nadzieję, że korki jako takie się nie robią, a dalej będzie to jechać w te rejony. Także tak to wygląda. Przy okazji naszą linię ekspresową i ogólnie linię metra stąd przyciągnąłem, żeby pojechały dalej, a mianowicie to jest stacja tutaj jedna. Następnie nasze metro, pewnie tu jeszcze będzie z jedna stacja, ale to zobaczymy, jedzie bezpośrednio z tym, że jedna linia przejeżdża przez tą stację i jedzie do naszej centralnej części, znaczy jedzie do tego pylonu drugiego na dole, na minus 2, a druga przejeżdża i jedzie bezpośrednio na ten pylon, czyli tak jakieś trochę pozmieniałem, żeby się tutaj trochę więcej tego działo. Także ta stacja tutaj się trochę więcej dzieje na pewno i jest to dosyć ciekawe, ale przejdźmy do naszych tunelów i autostrad. Aktualnie
Tutaj ten węzeł jeszcze powstanie. Aktualnie zrobiłem tylko tutaj ten zjazd. Aktualnie jeszcze powiem, nie wiem ile razy w tym odcinku. I tutaj mamy zjazd do tunelu. No i tak, jak widzicie, jest tutaj dosyć dużo miejsca, że jeszcze sobie pozostawiłem. Tak sobie dyrekcji można przestawić, więc to akurat nie jest problem. Ten zjazd mi się bardzo podoba. No bo zobaczcie, czy on nie pięknie wygląda. Idealnie wyrównane wszystko, wjazd, zjazd i w ogóle pięknie i wspaniale. Jedyne co jest niedobre, to jest to, jak tutaj wyglądają nasze pasy, bo niestety grze się nie podoba zbytnio, że ja chciałbym, żeby to ładnie wszystko wyglądało, dlatego to wygląda jak gra by chciała, a nie tak jak ja bym chciał. I w teorii może teraz to trochę poprawią się pasy? Tak, powinny się teraz poprawić pasy i może ktoś skorzysta z tego jednego tutaj bocznego. Bo ja tutaj próbuję jakkolwiek to zrobić, im więcej tutaj pasów dam, tylko wtedy może będzie lepiej to działać, no nie wiem, no. Tak czy siak, Skylines mają tutaj przejechane, no ale tak, tunele nasze autostradowe mają wyjazdy tu. Dalej, czekaj, czy tu się zrobiło jakieś światło? Nie. Dalej jest wyjazd tutaj, jak widzicie, wszystkich już korzystają, bo wszędzie są zjazdy tutaj. Kolejny zjazd do naszego tunelu jest tutaj, gdzie nasza aleja została też trochę przyciągnięta, znaczy nie w tą stronę, ale tutaj nowa dzielnica jest, jak zaraz ją pokażę. I dalej jest jeszcze jeden wjazd już tutaj, gdzie jest wyjazd naszego tunelu i na razie taki tymczasowy łącznik z tą częścią autostrady. Tym raczej dziś się nie będę w ogóle zajmować, ale to jest jeszcze do zrobienia. Od razu mówię, ten zakręt mnie bardzo boli, ale zrobiłem im go tak. Natomiast jak wygląda nasz tunel faktycznie pod ziemią? No i wejdźmy sobie do naszego mapy korkowej. Przy okazji mamy natężenie średnie, to jest 84%, czyli naprawdę nieźle. Jak widzicie, nasze tunele się dosyć ciekawie ciągną, bo jak o ile się zaczynałem tutaj, to te wszystkie tunele mają włącz wjazdy i zjazdy do tych dwóch tunelów. Tak samo do tych, do tego też. Jak widzicie, tu musiałem trochę pokombinować, żeby to wszystko się łączyło ze sobą jedno i drugie. Tu na przykład musiała ten tunel bardzo daleko odjechać. No i tu się wyjeżdżałem i łączą i tak dalej. Natomiast, jak możecie się domyślać, pomiędzy tymi rejonami jest coś nowego. No i dokładnie, to jest po pierwsze nowa stacja kolejowa tutaj, gdzie linia ekspresowa przejeżdża przez nią, ale niektórzy osoby cały czas z niej korzystają, także... I jedna stacja tutaj dla linii ekspresowej i tej okrężnej. No i tak to tutaj wygląda. Przy okazji jeszcze tramwaje też tutaj pozmieniałem, bo jedna linia tramwajowa, która tutaj się ładnie ciągnęła cały czas prosto, jak w twarz strzelił. No skręciłem ją tutaj, żeby przejechała obok tego dworca, a właściwie pod nim. Więc jedzie tędy, tutaj przez takie, no ścina nam tu strasznie te dzielnice, ale już, no to trudno. Zjeżdża tutaj, przejeżdża i na razie ma tutaj pętlę, bo jeszcze tutaj gdzieś będzie jechać ta linia tramwajowa, zobaczymy jak to będzie się ciągnąć. A druga, która się ciągnęła stąd, na razie tymczasowo takim zygzakiem wjeżdża, bo tutaj ta ulica będzie jechać dalej prosto, mam taki zamiar. To jedzie takim zygzakiem póki co i wjeżdża i jedzie tutaj dalej do tego rejonu. I ona będzie też ciągnąć się tutaj dalej. Jeszcze w dalsze rejony. Nie wiem jak to jest z tym linią kolejową, czy ona jeszcze pojedzie sobie trochę dalej tutaj, czy będzie już zawracać. Możliwe, że jeszcze jakiś kawałek tutaj gdzieś odjedziemy z tą stacją, ale raczej niedaleko, bo na pewno coś tu dojedzie do tego, wiadomo, naszej... Tu będzie może nawet dosyć duża stacja kolejowa do naszych portów drugich, pasażerskich, bo wiemy, że tutaj jest jeden, tutaj jest bardzo popularny, ale jak tutaj zmienimy ten portowo, turystyka i tak dalej, to będzie dosyć ciekawie. Czy coś ciekawego a propos tych dzielnic? Jest parę tunelów. Jeden z nich to jest ten. On się dosyć długi tutaj ciągnie do tej dzielnicy. I drugi tunel to jest tutaj. Nie są jakoś strasznie popularne, no ale są. Przy okazji ścieżki dowodowe oczywiście zostały rozbudowane i sieć jest cały czas notorycznie powiększana w tym mieście. I to oczywiście bardzo cieszy. To głównie tyle się zmieniło pomiędzy tymi odcinkami. A w dzisiejszym odcinku przenosimy się na zupełnie drugi koniec miasta, a konkretniej tutaj. Będę zajmować się dzisiaj tą częścią, głównie mam zamiar. O ile ta jedna szynówka prawdopodobnie tutaj zakończy swoją trasę. Jeszcze się zastanawiam, czy nie dać jednej kolejnej stacji, nie wiem, gdzieś w tym rejonie, ale trochę nam tutaj ten tramwaj zabije, więc na razie sądzę, że może niekoniecznie. Tak czy siak, jak widzicie, jest tutaj dosyć dużo wyjść. I dosyć dużo nowych obiektów się pojawiło. Czy dużo osób korzysta z tego parku? Niekoniecznie bym powiedział. Jakbyśmy może jeszcze zeszli sceną, to może więcej osób przyciągniemy. Ale co dokładnie i jak, to teraz tylko wam pokażę, jakie nowe obiekty. Ja będę je już stawiać na timelapse, bo mimo wszystko na timelapse mi trochę lepiej się to dodaje wszystko dzisiaj. Skoro mam ten kadr dosyć duży. No i tak, karuzela już mieliśmy. Pociąg Świnka, tego nie mieliśmy.
widujący filiżanki, rozbujana łódź, dom strachu, o, to jakieś ciemne pomieszczenie może po tej stronie, czy gdzieś w węźle kolejowym, no zobaczymy. Dalej autka z leżeczki, no i tutaj mamy kolejne od poziomu 4, czyli na to jeszcze trochę poczekamy. Przy okazji zdobyć tą część tej dzielnicy, tutaj będzie ta turystyczna, jeśli też będę, czy to jest rozrywka. To chyba tak łatwo nie znajdziemy tego, poczekajcie. Ja wiem, że jest ten obrazek, ale ja nigdy nie pamiętam. To jest wypoczynek, a turystyka jest tutaj. No dobrze, to będzie wypoczynek, a turystyka jest tutaj, rozwiniemy. I jeszcze tą dzielnicę wybuduję, bo to będzie chyba z tego co pamiętam mieszkalna. No i ona tutaj nam się na pewno przyda, bo z tej strony mieszkania najbliższe są dopiero tutaj. A jednak tu jest dosyć dużo nowych miejsc pracy, zaczynając od tych biur IT i tego całego parku do zrywki. Także zacznijmy od tego, czyli trochę poukładam tutaj linie kolejowe. Znaczy najpierw dodam te wszystkie obiekty może, a zresztą zobaczymy. I jeszcze jest stacja do przebudowy kolejowa. To trochę się tu tego będzie działo. Także zaczynamy kolejny timelapse.
Nie wiem, ile tego Dynamapsa widzieliście. Pewnie to trochę, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale pokażę wam najważniejsze rzeczy, które się pozmieniały. Czyli po pierwsze, co możemy zobaczyć, to jest tutaj ten nasz dzielnica mieszkalna. Została tutaj zrobiona z nasypem, który mi się bardzo podoba w tym rejonie. Nasza linia kolejowa jest tutaj z nasypem. Się ciągnie, pociągi tepadowe mogą tutaj przejechać bezproblemowo. A nowa linia pasażerska, w sensie to nie jest nowa, tylko to jest przyciągnięta stąd linia pasażerska, która teraz jedzie tu i dojeżdża do peronu tutaj. Także taka jest ona dosyć odjechana, dosyć długa, z paroma tylko przystankami, a właściwie jest, no tak, przystankami. Także jest dosyć to ciekawa linia i tutaj ma właśnie stację. O, aktualnie zaraz widzę, coś idzie jakiś pociąg. I się tu opuściły wagony, perony. A, zapisuje się gra, dlatego tak się zastanawiam, czemu nic nie należy, to po prostu się gra zapisuje i jedzie nasz pociąg towarowy. Jak widzicie, tutaj jest 40 osób korzysta z tej stacji, z tej może być jakoś podobnie, 21, no nie są to jakieś bardzo popularne stacje, ale na pewno są. Bardziej popularne są ścieżki rowerowe, no i ich tutaj jest od groma. Zaczynając od tej najmocniejsze to jest jednak ta ścieżka rowerowa. Ten zjazd tu na dół, łączący nasz Mordor z całą siecią tej linii, no naszej sieci tutaj po prostu w skrócie rowerowej, to dużo zmienia, tak. Mogę się tu właśnie usłyszeć, że się przyciąłem strasznie. No i są tu oczywiście różne możliwości, oni mogą pojechać sobie tędy, tu dołem pod tym nasypem kolejowym lub górą nad tym. No jest tego ile chcą, tutaj jest, mi się wydaje, nie jakoś bardzo, ale jest. I przy okazji przestawiłem tą stację kolejową na nową, a konkretnie dzięki temu, że ją trochę tutaj zmodernizowaliśmy. Jest to stacja z dwoma peronami, czyli czteroma torami. Jest bardzo dobrze, że jest to w ten sposób zrobione. Przy okazji też zrobiłem tutaj lepsze rozlokowanie zjazdów do naszego tunelu, dzięki czemu wszystko zjeżdża się tutaj, zjeżdża i jedzie do kolejnej stacji, która jest też dosyć odjechana. No i tak, przejście dla pieszych tutaj, no z tej stacji ludzie korzystają. To chyba wam nawet nie muszę mówić. Jak zaklikniemy, to jest 70 osób. A oni wchodzą z każdej strony jak mogą, to się będzie długo ładować, żeby w ogóle załadować. Kolejne rzeczy to są nowe przystanki tramwajowe, jak ten tutaj, który właśnie widzimy na załącznym pasku. I nowy węzeł przesiadkowy tramwajowy, to jest to cudo. Z przejściami podziemnymi, jak mogliście przed tym zauważyć, jeździ tutaj łącznie chyba z 4 lub 5 tramwajów, nie wiem, naprawdę. Bambaje miały tutaj wcześniej w przeszłości pętlę, nie wiem czy ją pamiętacie. Ona została zlikwidowana i przerobiona na taki nowy przystanek modernistyczny, gdzie po środku jest słup i nasza wieża radiowa, taka mała. No i przy okazji jakieś nowe przejście dla pieszych też podobno, także no całkiem nieźle. Natomiast co jest najważniejsze, to jest to, że dzięki temu, jak widzicie, tutaj jest jeden taki ciekawy przejazd, bo normalnie byłyby tutaj trzy linie tramwajowe, a na tym przystanku się już robiły takie duże korki, że po prostu musiałem jedną linię tutaj wrzucić tędy i przejeżdżę tędy. No i tak, jak możecie zauważyć, od jakiegoś już tutaj czasu zjeżdżają tutaj nasze linie, znaczy nie do tej pętli, tylko na dające kółeczko, jedna ta linia właśnie dookoła tej tego całości. Także to jest jedna linia tramwajowa, a druga jest trochę ciekawsza, bo wjeżdża do naszej dzielnicy, konkretnie jedzie tutaj. Zjeżdża tu później z takim ciekawą trasą, obok jest ścieżka rowerowa, tutaj ludzie nie chcą zbytnio korzystać, nie wiem zupełnie czemu. I zjeżdża sobie tutaj, tu do naszej linii metra, no i przejeżdża sobie i dowie sobie kółeczko dookoła Mordoru. Ta linia tramwajowa nie jest jakoś strasznie popularna, jak możecie zauważyć, no 30 osób, no przecież może jakiś lepszy tramwaj nam się udało trafić. Ale jest i dosyć ją mieszkańcy lubią, zwłaszcza, że tutaj komunikacji nie ma aż tak dużo. To głównie są rowery, no bo tu jest po prostu bardzo dużo ścieżek rowerowych, tak? Jakby to powiedzieć, to jest tego dosyć dużo. Tutaj jeszcze nie jestem zadowolony z tym przejściem do tej dzielnicy, ale to jeszcze będzie się tutaj trochę działo. Prawdopodobnie tu nie będzie na pewno przejazdu kolejowego. On przejedzie górą, te tramwaje będą tutaj w alei. No jeszcze zobaczymy. Sama ta dzielnica jest do dosyć gruntownej przebudowy. Zresztą jak nasze trzy dzielnice przemysłowe. O parku tym naszym rozrywki to jeszcze za chwilę powiem, ale najpierw to jeszcze jest ta część. Ona jest dosyć ciekawa. Ją tutaj przebudowaliśmy ze stacją kolejową. Ja chyba wam pokazywałem nawet na odcinku jeszcze tam pomiędzy. Albo nie, nie wiem. Jest dosyć ciekawy, tutaj rozlokowane z tym przejazdami, wjazdami i tutaj stacja druga, tu już jest z podwójnymi pionami, aby nam tutaj to wszystko się łączyło. Taksówek jest trochę więcej, bo dodałem nowe miejscówki od taksówek, ale to zobaczycie za chwilę. I przy okazji, jak widzicie, mnóstwo skałek specjalistyczne. Czekajcie, wejdźmy sobie.
To jest, no wiem, że jest After Darku, to jest gdyby wypoczynkowa. Okej. No i tutaj ten wypoczynek nam się trochę rozciąga. No i już bez zbędnego gadania mamy nasz obszar rozrywkowy. On jest najwyższego poziomu, bo dodałem mu tam parę przepisów i dosyć długo robiłem tą część tego odcinka. Także, no tak to wygląda na Zamość Masku. Mamy jedną szynówkę jadącą przez na środek naszego parku. Według mnie to bardzo dobry pomysł, żeby jeszcze taki dodatkowy efekt nam daje. Przy okazji jest tutaj kolej linowa, która na razie jeszcze jest niefunkcjonująca, ona gdzieś do tych rejonów tutaj będzie dojeżdżać, bo tu będzie jeszcze jakaś dzielnica mieszkalna, nie wiem, zobaczymy. Aeroklub może tu gdzieś będzie powstawać, bo w sumie jeszcze mamy go do postawienia. Mam propozycję, żeby albo go tutaj postawić, tylko to jest dużo tych wieżowców, albo w innym rejonie. Zobaczymy. Także tak to wygląda. Jak widzicie, multum skałek ponastawiłem z jaskiniami, nawet takimi. Kolej linowa przez to mknie i to jest chyba według mnie jedna z najlepszych funkcji tej właśnie kolei linowej. To, że ona przyjedzie po prostu przez te ciekawe rejony. Zatem pokażę, ile jest ludzi faktycznie do naszego parku rozrywki wygląda, tylko powiem wam, że jest już 5. poziomu, dzięki czemu mamy na przykład kolejkę grawitacyjną, którą tutaj widzicie. No i inne oczywiście mnóstwo atrakcji. On nie jest skończony, ten park rozrywki. On się tu jeszcze będzie ciągnąć, prawdopodobnie gdzieś tu dopiero go skończymy. I dosyć dużą część atrakcji jeszcze przyciągniemy w te rejony. Tak mamy zamiar to zrobić. I jeszcze tu jest jakieś jedno wejście z acesatorami. Także to będzie dosyć ciekawie. To jest główny punkt, jak dla mnie miał być do wejścia. No, też jest tutaj przy kolei linowej. Ojej, przepraszam. I oczko, na którym zawraca sobie nasz autobus wycieczkowy, bo była propozycja, żeby go tutaj puścić. No i już bez zbędnego gadania, zobaczmy, ile ludzi korzysta z niego. 5. poziom. Wow, całkiem nieźle. 130 osób do niego przychodzi tygodniowo. No, na Skylinesy to jest dużo, tyle wam powiem, jeśli ktoś nie jest w temacie. No pociągnijmy sobie trochę te pieniądze, może będzie więcej pieniędzy. Najbardziej ludzie lubią, jak te parki nam się zwracają, jednakże to jest tak trudne, że właściwie niemożliwe. No i tak, jedna linia tramwajowa, stąd tu miała pętlę, nie wiem czy pamiętacie, to tam teraz idzie tutaj sobie dalej prosto i właśnie tutaj sobie skręca. A czy na tej pętli cokolwiek zawraca aktualnie? Chyba jedna linia tramwajowa. Tak, jedna linia tramwajowa, która będzie jechać dalej tutaj wzdłuż tej. No aktualnie to jest autostrada, ale w przyszłości to będzie aleja. Jeszcze nie wiem, jak będzie wyglądać, ale na pewno całkiem ciekawie. No i tak, tutaj na razie nie ma nic. I tak to przez jakiś najbliższy czas to będzie wyglądać. Ale spokojnie. Nie tylko to robiłem. Robiłem też parę ciekawych rzeczy po drugiej stronie miasta. Rot już widzieliście, także to nie będę wam pokazywać. Ale drugiej części z lotniskiem. Po pierwsze, lotnisko ma nazwę. Nie potrafię tego do końca przeczytać. Aviso Noi Sky. Nie. Jakoś tak, Aviso Noi Sky, nie. Ale to była propozycja z komentarzy z ostatniego filmu, więc tak to wygląda. Samolotów jest tutaj cały czas dużo, za dużo. Z tej strony dokończyłem naszą dzielnicę i ciągnie się taka ciekawa dosyć aleja. To ja najbardziej lubię zawsze zrobić. No i jak widzicie na Zamość Masku, nasze taksówki mają tutaj nową flotę, stąd się rozjeżdżają. Według mnie to jest bardzo dobry pomysł, żeby właśnie w tym rejonie nasza flota mogła się stąd wyjeżdżać po prostu. Tu trochę tych drzewek bym usunął, no bo jednak na pasie, gdzie te samoloty lądują jeden za drugim dosłownie, może lepiej byłoby, żeby tego nie było. Przy okazji tutaj dokończę nasze ścieżki rowerowe i pasy właściwie rowerowe. Nie wiem, czy ktoś z nich korzysta, zobaczmy w sumie. O, korzysta, bo one się tutaj dalej ciągną, te nasze właśnie pasy rowerowe. No i tak, mieliśmy tutaj stację metra, jedną, nie wiem, czy wam ją pokazywałem. Była tutaj taka jedna stacja, albo ją w sumie wstawiłem później. Dalej nasze metro robi zygzak, wjeżdża tutaj, gdzie ma stację nadziemną z obejściem po środku. I kolejna stacja tutaj jest już na dwa perony. I tutaj z tego co kojarzę nawet mogą kończyć bieg trzy linie metra. Jest jedna, jest druga i jest trzecia. Czemu są trzy linie metra? Bo po prostu stwierdzimy, że stąd linię metra można przeciągnąć i ona jedzie tutaj sobie dalej. Wjeżdża. No i według mnie to całkiem nieźle. Linie tramwajowe w tym rejonie są bardzo zagmatwane. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. Inaczej, na pewno kojarzycie, że tutaj było dosyć dużo linii tramwajowych. Na przykład na tej alei są dwie linie tramwajowe. Dalej mamy tutaj jeden tramwaj tutaj. Kolejno mamy jeden tramwaj tutaj. Jest w skrócie tutaj dosyć dużo tych linii tramwajowych. Nawet sądzę, że jest ich więcej niż wam przed tym powiedziałem. Lotniejsza to jest ta pętla aktualnie tutaj, jedna na trzy linie bambajowe.
i z większość z nich tu będzie na faktycznie w przyszłości kończyć, tu może nawet jakaś pętla będzie wam bajowa, zobaczymy jeszcze. Kolejno, druga skręca w tą stronę i jedzie sobie tutaj w dół, tu przystanków jak widzicie trochę jest i skręca sobie na nasze lotnisko i korzysta z tej pętli, która była jeszcze niedawno techniczna i ona tutaj teraz sobie ma pętlę i tu zawraca. Czy dużo ludzi korzysta z tej linii bambajowej, właśnie która tutaj jest podjeżdża, czekaj, to jest metro, to jest ta. No ogólnie to jest bardzo długa linia, że tak powiem. Więc domyślam się, że tak, z tego co widzę nawet mogę podciągnąć i na tej linii będzie jeździć łącznie 51 bambajów. To strasznie dużo. No i tak, tu mamy 168 osób na jednym przystanku. Aha. Kolejnym jest tu 150, tu jest 70. No dobrze, to jest jedna z ważniejszych linii magistralnych bambajowych. Dlatego nawet nie będę się tutaj rozglądać i rozpowiadać, jaka to jest dosyć ciekawa linia. Tu był już znak kolei, tymczasowy miał być, ale pozostał w tym rejonie i przejeżdża tutaj dalej na razie. Tu jest jeszcze jedna pętla bambajowa, która tutaj jest tramwaj, przejeżdża całkowicie prosto przez środek i już tutaj go nie ma zawijasa, tutaj nie wiem, czy pamiętacie, by taki zawijas. Teraz jedna linia jedzie dołem, przejeżdża i wjeżdża tutaj dalej. Tu w ogóle są wiadukty linii tych bambajów, w sensie rowerów i to jest dosyć ciekawe. Bo oni tutaj mogą sobie pojechać zygzakami w ogóle, no jest to ciekawe, to jest z bambajami, znaczy rowerami, nawet to rozłożone, także jest tutaj dosyć dużo tych ścieżek rowerowych. No też dosyć trudne, bo nie jest to w 100% wszędzie zgodne z zasadami Skylinesów. O ile tutaj ten wiadukt jest całkowicie dobry, chociaż udało mi się zrobić go taki właśnie, żeby był taki ładny, nie sądziłem, że taki mi powstanie, jestem bardzo zadowolony, że taki powstał, bo o wiele bardziej podkreśla ten charakter tego. Tu są zjazdy, jest jeden zjazd tutaj, jak widzicie bardzo dużo ludzi z nich korzysta i tu taki drugi zjazd. No całkiem nieźle, jest sam wykorzystywane obydwa, tu jest ścieżka rowerowa jak widać, także też trochę ludzi z tego korzysta. Tu jest przyszłościowa już ścieżka rowerowa, bo tu będzie kolejna dzielnica, więc sobie zrobimy przejazd. I tu jest ciekawe, tu jest ten zjazd, z tego zjazdu jak widzimy też mało korzysta, z tego trochę. Nowa przyszłościowa stacja kolei, kolei jednoszynowej. Przy okazji tutaj powstała nowa stacja. One są dosyć blisko siebie, ale musiałem tutaj wstawić, żeby nasze biura miały jakkolwiek trochę do niej bliżej. Natomiast to jest niezgodne, to jest ten wiadukt, który ma bardzo długi odstęp od innej części, o innego słupa. Jego się buduje specjalną metodą, w końcu muszę wam pokazać, jak to się robi w trikach i pomocnikach, bo jest to bardzo ważna rzecz. Czy dużo ludzi korzysta z naszej autostrady? Możecie się zapytać, no to jest głupie pytanie. Bardzo dużo ludzi korzysta z niej. No i większość z nich też faktycznie jedzie i wyjeżdża z naszej autostrady stąd, gdzie akurat tutaj jeszcze nie jesteśmy w 100% gotowi, bo cały czas nie zrobiłem tego zjazdu tutaj. Tu jeszcze nie mamy węzła, to za chwilę będę pewnie budować. Ale to już po odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek, nie wiem czy jest krótszy, możliwe, że jest tak materiałów. Kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Ja pewnie dokończę, znaczy na razie tą częścią, prawdopodobnie tutaj tym naszym parkiem rozrywki nie będę się jakoś strasznie zajmował, ale zobaczymy. Zobaczymy jak to będzie tutaj ciągnąć. O, podciągnąłem pieniądze i zobaczcie jak uciekli. Trzeba zejść z dół. Zobaczymy, bo tu jest dosyć dużo ciekawych rejonów, ale bardziej w przyszłym odcinku zajmiemy się dużymi frytkami, no i kampusem. Bo trzeba będzie jakoś go podciągnąć, żeby no pójść o ten kolejny poziom, bo ta atrakcyjność kusi, kusi i by przydałoby się ją zdobyć. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!